Na tegoroczną aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wpływają kolejne przedmioty od jaworznian, ale nie tylko. Pani Sabina Bochenek i jej koleżanka Sylwia przekazały na aukcję srebrne prostokątne kolczyki zdobione tajemniczymi symbolami. Idealny prezent dla oryginalnych pań. Pani Sabina wraz z panią Sylwią złożyły również na aukcję komplet dwóch książek. To bardzo pożyteczna mowa ciała, która pomoże zrozumieć rozmówcę po jego gestach, oraz księga przysłów z mądrościami różnych narodów. Na zimowe wieczory polecamy zestaw trzech tomików poezji autorstwa Katarzyny Pilch i Bogusławy Chwierut. Obydwie panie z Libiąża. Zestaw złożyły na aukcję same panie autorki. To idealne tomiki do rozważań na temat miłości, bliskości, zdrady i niespełnionych marzeń. Mała, 8-letnia Zosia przekazała na aukcję 3 piękne obrazy własnego autorstwa. Są to uroczy modlący się aniołek, 2 zabawne misie i jesienny pejzaż. Zosia to świetnie zapowiadający się mały plastyk, warto na ścianie powiesić jej obrazy. Klub Bistro Cafe ponadto złożył do aukcji voucher wartości 100 zł, upoważniający do jednorazowej realizacji w lokalu. Dotyczy całego menu z terminem do końca czerwca 2021 roku. Dodatkowo w komplecie zegarek Casio na rękę z elektronicznym cyferblatem i firmowa bombka. Klub Bistro Cafe ponadto przeznaczył również na aukcję voucher o wartości 50 zł do jednorazowej realizacji w lokalu. Wybierać można z całego menu. W zestawie też wideorejestrator do samochodu i firmowa bombka. Wszystko w ładnym kartonowym pudełku. Pan Michał Adamski z żoną Urszulą złożył na aukcję samodzielnie wykonanego anioła. Powstał ów anioł z piaskowca, skrzydła i aureolę ma z łupka, a głowę z greckiego marmuru. Tak oryginalny anioł może zająć każde dowolne miejsce w domu lub ogrodzie. Zapraszamy do licytacji.